Zanim zaczniemy, zachęcam do subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Cristiano Ronaldo na kosztownym urlopie, Neymar ostro o Football Leaks, kłótnia między Piqué a Suarezem, a na koniec piłkarz Liverpoolu oskarżony o bukmacherkę, Karius zostaje w klubie i Messi i jego kolejne rekordy. Można powiedzieć, że Cristiano Ronaldo wpasował się już w Juventus. Strzela bramkę za bramką, jego koledzy mogą liczyć na dokładne asysty. Proces aklimatyzacji Portugalczyk ma już daleko za sobą. Pomimo tego CR7 nie pojawi się na kolejnym zgrupowaniu swojej reprezentacji. Jak poinformował Fernando Santos, gwiazdor Juventusu do kadry wróci w 2019 roku. Portugalczyk chce wykorzystać chwilę wolnego w trakcie przerwy na reprezentację, więc wraz ze swoją partnerką Georginą i synem wybierają się na bardzo kosztowne wakacje do Londynu. Według The Sun doba w ich miejscu pobytu ma kosztować 9000 funtów, co daje około 45 tysięcy złotych. Zatrzymali się w pięciogwiazdkowym apartamencie. Najwyraźniej Cristiano Ronaldo potrzebuje trochę odpoczynku po starcie sezonu. Niestety wiek już może robić swoje. 33 lata na karku mogą stanowić przeszkodę w szybkiej regeneracji organizmu. Jeżeli tak, to taki krótki urlop jest nawet wskazany. Kartka z kalendarza. 13 listopada 1891 roku powstał belgijski klub Brugge. Dzisiaj klub ten obchodzi 127 urodziny. W ostatnim czasie Football League zasypuje nas rewelacjami ze świata piłki nożnej. Dużo kontrowersji dotyczy francuskiego Paris Saint-Germain. Ostatnio do tych doniesień odnieśli się sami piłkarze z Neymarem na czele. Nie wiem, co jest gorsze. Źródło informacji czy ci, którzy na nie reagują. Banda źle poinformowanych idiotów. Męczy mnie już chora prasa międzynarodowa. Dziękuję Bogu za cierpliwość, którą mnie obdarzył. Do sprawy w podobnych tonach wypowiedział się również rodak Neymara, czyli Thiago Silva. Nic dziwnego, że jesteśmy świadkami takich reakcji, skoro Football Leaks uderza bezpośrednio w piłkarzy PSG. Najbardziej cierpi tutaj Neymar. Wyciekły m.in. informacje na temat kulisów jego transferu oraz o premię za dziękowanie kibicom PSG. Czy jest to prawda? Możliwe, że tego nie dowiemy się nigdy. Czas pokaże. W poprzednim odcinku wspominaliśmy o porażce FC Barcelony z Betisem 3-4 na własnym stadionie. Atmosfera tuż po meczu była fatalna na tyle, że doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Gerardem Piqué i Luisem Suarezem. Urugwajczyk miał pretensje co do jednego z zagrań Hiszpana. Ten miał mu odpowiedzieć. Teraz będziesz p***dolił o jakimś podaniu? Nie wkurwiaj mnie. Do słownej utarczki doszło również pomiędzy obrońcą a Arturo Vidalem. Na temat samej porażki Piqué wypowiada się w następujący sposób. Wiemy, że mamy problem w defensywie. Musimy się poprawiać. Od dawna nie traciliśmy tylu bramek. To podstawowe sprawy. Wszyscy musimy pracować. Czasem gramy pressingiem, ale nie wszyscy. Rywale są dobrzy między liniami i mają czas, by skręcić i stworzyć niebezpieczeństwo. Daniel Sturridge został oskarżony o złamanie przepisów zawartych w kontrakcie na temat zakładów bukmacherskich. W profesjonalnych klubach w każdym kontrakcie jest mowa o bukmacherach, aby omijać ich szerokim łukiem. Według angielskiej federacji Sturridge miał przekazywać osobom trzecim wieści o piłkarzach, menadżerach oraz sankcjach dyscyplinarnych. Loris Karius ma ostatnio w życiu niesamowitego pecha. Najpierw kompromitujący finał Ligi Mistrzów, potem wpadki w nowym klubie, czyli Besiktasie. Media i piłkarska społeczność dużo dyskutowała na temat jego odejścia w najbliższym oknie transferowym. Jednak jak powiedział prezes Besiktasu, klub chce go pozyskać na zasadzie transferu definitywnego. Leo Messi bije kolejne rekordy. Strzelając 2 gole w meczu z Betisem, wyprzedził Gerda Müllera pod względem bramek strzelonych dla jednego klubu. Leo ma 566 bramek strzelonych dla FC Barcelony. Przed nim aktualnie jest tylko Pele, który dla Santosu strzelił 619 goli. Kolejnym wyróżnieniem jest nagroda imienia Alfredo Di Stefano, którą wczoraj dostał za najlepszego piłkarza Ligi Hiszpańskiej sezonu 2017-2018. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!